Poczekaj, muszę przeprowadzić jakąś wymianę. Czekaj, przeczytam z kartki. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj... Nie wiem, co dzisiaj. Pogramy sobie. Czytam z kartki, żeby nie było. I nie wiem, czy słyszeliście, jak wcześniej mówiłem, że czytam z kartki, czy nie, ale w każdym razie dzisiaj sobie pogramy jeszcze raz w Rocket League, w sensie dzisiaj. 5 minut po wcześniejszym streamie. Z panem Kubą. Z moim kuzynem i dobrym. Dokładnie. Dobrym znajomym, także i starym, jak świat, youtuberem też. Nie? Czy nie? Kiedyś tak było, kiedyś tak było. Dawno temu, ale było. Dobra, dobra. Nie zaprzeczę. Kurde, co tu się stało? Dobra, ja sobie muszę coś... No, kliknąłem przez przypadek na podłóg. Otworzę trochę drzwi, bo trzeba. No to ja poprosiłabym cię, żebyś on. Abym prosił ciebie, żebyś zajęła się swoimi sprawami. Dobra. Czyli możemy kontynuować. Dobra, to będę ci dawał kasy. Jesteś, co to jest? Miesiąc czarnej historii. Miesiąc czarnej historii. I tam się masz jakieś wyzwanie takie do zrobienia? Miesiąc czarnej historii? Nie, to w ogóle jakieś dziadostwo. No. Się wyświetliło, ale weź, wiesz co, weź. Dawaj, zaproś. Ja mam, teraz ja zapraszam, tak? Albo ja cię, nie, bo ty nie jesteś online. No ja na razie nie jestem online, ja tu sobie dostosowuję OBS-a do swoich. Aha. Do swoich. No. Dobra, już dostosowałem. Możemy lecieć z tym. I teraz nie będzie takie, obiecuję, że nie będzie takich ścinek. Takich niefortunnych zdarzeń jak na poprzednim wydarzeniu e-sportowym. Może trzymam, nie będę tego... Słowo. Co? Trzymam za słowo, rozumiem. Czyli może nie będę tego nazywał grą, a wydarzeniem e-sportowym, bo to tak ładniej, wiesz, na streama. Wydarzenie e-sportowe, to jest tak ładnie brzmi. Dobra, to zaproszę cię i... Nie wiem, a tu jest wiadomości, zamknij. Ja ci już zaprosiłem teraz. Nie wiem, czy widzisz to? Widzę to, ale kurde, nie mam... dobra, bo tu jest, dobra. Nie, nic. No już, to gramy, myślę, że... Dwójki? Poprzednie dwójki, bo poprzednie rozgrywki poszły nam nadzwyczaj dobrze. Zwykle tak się nie zdarza, że aż tak w cudownym stylu pokonujemy przeciwników. Dzisiaj graliśmy tak dwa mecze, tak? Czy trzy? No, trzy nawet, no. I wszystkie chyba wygraliśmy, czy nie? No, ale mówi teraz... się nie kracz. Ale wygraliśmy. Ale wygraliśmy, tak. Ale powiem ci, w tamtym meczu też na początku traciliśmy bramkę. Wiem. A wygraliśmy 5-1. A, trochę się odciągnęliśmy od grania takiego solidnego. Ile mam pingu? O, dobra, 44, tyle ile ty. Widzisz, poprawił się. Słuchaj, teraz da się grać. W końcu. Wtedy co? Miałem... Optymalizować OBS-a, tak? Czy... No, coś takiego. Udało cię? Prawie się kurde, udało. Kurde, nie ma. Prawie. Gdy mogę... Kurde. Strzelić. Szkoda. Nie, ja jestem słabym strzelaczem do bramki. Oj. O tym właśnie mówię. To trzeba sobie wypracować technikę taką. Musisz uważnie patrzeć, jak piłka jest w locie, musisz uważnie patrzeć, gdzie ona spadnie. Chyba skakać, momencie... nie? Słucham? I skakać. Właśnie sztuką jest... Kurczę, 2-0 niestety. Niestety. Sztuką jest nie samo skakanie, ale sztuką strzelania bramki jest ustawienie.
jak widzisz, że piłka jest w locie, musisz po prostu ustawić się w odpowiednim miejscu, aby przyszykować się na późniejszy właśnie podskok i uderzenie tej piłki. Trener personalny dosłownie. Uczysz mnie grać w Rocket League. Dziękuję ci. Teraz tylko musisz zastosować te cenne techniki. Wskazówki. Techniki. Kurczę, ale... Ale nie mówię, że kiedy jestem jakimś ekspertem Rocket League'owym. Ja też nie jestem. Znaczy nie, no, ty mnie... No, ja wiem, że nie jesteś jakimś super dobrym graczem, ale jesteś przyzwoitym graczem. Raczej bym tak powie, to ujął. Bo wygrywamy dzięki tobie. Też, na razie nie, znaczy, nie w razie przegrywamy. Na razie przegrywamy. 3-0. Ale jeśli chodzi o strzelanie do własnej bramki, wygrywamy. Znaczy, no wiesz. O, teraz twoja kolej. Myślę, że umiem, na pewno nie jest tak, żebym nie umiał strzelić bramki w ogóle. Bo bramkę bym strzelić potrafił. No. Ale problemem jest, są inne umiejętności, jak chociażby na przykład bronienie. Myślę, że w bronieniu jestem gorszym zawodnikiem. Nie udało się, no cóż. Smutno. Kurczę, o nie, źle sobie wybiłem. Albo też w grze w powietrzu, której totalnie nie opanowałem i jestem w niej beznadziejny. O czym mówi sam fakt, że nigdy w mojej historii gry w Rocket League nie strzeliłem gola w powietrzu. No. A tak w ogóle to musimy się trochę ogarnąć, bo 4-0... Nie psuj mi kontentu, mamo. No nie psuj mi. Ach, dobra. To było nieważne, to nie było... Nevermind. Co ja zrobiłem? Nie, ty, czemu... Kurde. No, wybijałeś w tamtą stronę, no. No chłopie, no. Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś, ja ci tak powiem. Powinieneś dostać minusowe punkty za asystę. Nie, wiesz co, ja po prostu to zatrzymałem. Tą piłkę chciałem zatrzymać. Próbowałeś zatrzymać. Nie, no to tak, nie powinieneś. No. Ale myślę, że no... Tak sugerując się minusowymi punktami, to przy takim zatrzymaniu myślę, że łatwiej było tą piłkę wybić, więc mogłeś to zrobić. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Ale uważaj, bo już nam strzelą szóstą, a kurczę, słabo gramy w tym meczu. Nie ukrywam. Nie, dobra. To jest taki mecz na pogadankę bardziej niż na rzeczywiste granie. Nie. Bo oni są tak prości, że po prostu nie opłaca nam się grać. Nataniel, możesz mi powiedzieć. No nie wiem, czy są tak prości, bo na razie to. Nie strzeliliśmy żadnej bramki. Jadłem! Jak to nie jadłem? Ciastka. Nie, co ty, jadłem jedzenie. Jadłem przecież. Makaron z serem, brokułami z serem, znowu się... Makaron z serem to... Kurczę. Weźmy to coś, strzelmy. Już nie mówię o wygranej, bo wygrana tutaj by była... nie to chciałem. Ciężka do ugrania, ale weźmy chociaż tutaj coś, strzelmy. Tak, żeby nie kończyć z zeroma bramkami. No to wstyd jest z zeroma bramkami kończyć, no, nie uważasz? No, dośrodkowanie jest. Strzel! Kurczę, nie. Obraniu. Ej, spać. Ja tam ci nie będę przeszkadzał w twoim śnie. Prawie. Kurde. Ej! Ej! Co zrobiłeś? Nie, to ty! Nie, to ja? To ty, no. Czy ja? Nie, ty zaś. Wybiłeś piłkę i... Nie, ale ty co zrobiłeś? Czemu tam stałeś? Chciałem to przebić. Wybiłeś piłkę i trafiłeś we mnie. Tak, no. Dokładnie, ej. Kurde, 8-0. Dokładnie tak tak było. No chłopie, no. No cóż,
trudno się z tobą nie zgodzić. Ej, z tym wyższym pingiem chyba grałeś lepiej. Tak. Cóż. Bardzo się gra bagowała wtedy i dzięki temu uzyskiwałem niektóre rzeczy, niektóre umiejętności. Na przykład wybijanie piłek wszystkich. A to teraz prawda. Mnie wybija od ziemi. Myślę, że wybijanie to jest mega przydatna umiejętność. Mega nam to dużo dawało. 9-0, ja nie mogę. Dobra, nie obchodź. Nie, zostaw już ten mecz, spokojnie. Co? Weźmy chociaż strzelmy gola. Spróbuj. A ja też się dołączę. Czyli na przykład wybijanie, oni pewnie ma... Sorry. A nie, to nie... Ja ciągle sobie mylę. O! Jeden zawodnik ma wyższy ping... A nie, dobra, bo to ty masz wyższy... A ja mam 37 pingu, dobra. O kurde. Wybij to. No trochę mi się nie ten... Nie, oni mają po 44, widzisz? Ej, w ogóle... Czy to nie są... jacyś gracze, którzy grają razem? To myślałem strategię na kolejne mecze. To są pewnie gracze. Wygląda na to, że nie, chociaż... Jesteśmy zagorzałymi. Wszystko się może zdarzyć, ale nie są klubowi. Nie mają oni klubu. Przegraliśmy 9-0. Myślę, że to jest oznaka... lekkiej kompromitacji. Przynajmniej 9 punktów, przynajmniej 1000 punktów do levelu. Jeszcze 10 takich meczy i będę miał. Dajesz gotowość, czy nie? Dobra, to gotowość. Oni nie dadzą gotowości jak nic. A, dali gotowość. Ach, może zaciekawili się grą z nami. W sensie takimi słabymi graczami. No, nie jest to dobra oznaka, bo kolejne 9-0. O, ej, gram ale może. Tobie. Może specjalnieśmy, możemy to tak tłumaczyć, że specjalnie tak zagraliśmy, żeby oni pomyśleli, że jesteśmy słabi i teraz ich obłożymy. No tak, dokładnie. Myślę, że przydałoby się, bo kurczę już. No bardzo słabi jest. Są oni, no bardzo słabi. Znaczy w sensie ja jestem jesteśmy bardzo dobrzy. Rzeczywiście, nawet... Nie, teraz ja zostanę przy bramce. Wycofam się i zostanę przy bramce, co ty właśnie, na to? Właśnie, zostań przy bramce, tak. Ja polecę do piłki. Może taktykę trzeba właśnie opracować na ten mecz, żeby zagrać bardziej defensywnie, tracić mniej bramek i po prostu strzelać kontry. Wtedy jak uda nam się jakimś cudem wybić piłkę, bo aktualnie nikt nie stoi na obronie i myślę, że no widzę, to się kończy. No cóż, oni za chwilę się zniechęcą, albo... Wiesz co, po tym meczu wychodzimy do menu i losujemy od nowa przeciwników. Tak, zgadzam się z tobą, w 100%. Udało mi się uderzyć przynajmniej w piłkę, kontakt z piłką zaliczyć. Widziałeś to? No. O jest. Kurde, ja nie mogę. Chciałem to jakoś przebić do góry. Gdzieś? Ty, bo oni przebiją to 9-0. Wcześniej nawet pokonali 9-0 i oni to przebiją. Ale to... pokonają wyżej. No wiesz, ale to dla nich też... My też nie jesteśmy takimi słabymi graczami, ale oni umieją nas ogrywać. Po prostu. Oni po prostu umieją nas ogrywać. Nie wiem, czy jest z czym się szczycić. No ale oni przecież mają punkty DPD, znaczy no, wiesz, punkty mają. Znaczy dla nich to rozumiem, ale myślę, że my powinniśmy trochę dać z siebie więcej. Kurde, co? Oni są zbyt dobrzy. Strzel to. Nie. O, jest. Udało mi się. Kierunkować ją. Dobra, fajnie było. Widzisz, ale i tak by wpadła. Znaczy nie wiem, czy by wpadła, mogłaby nie wpaść. W sumie... Strzeliliśmy razem, można by było powiedzieć. No, ale tobie zaliczyło, dobre. Niech będzie. No. Masz gola. Przynajmniej... Ale dobra, jest impuls, że możemy to jeszcze wygrać. Odrobić to. Wyjść na odprowadzenie, ale uważaj, bo ten może być zaraz zabrany. No.
A ciężko będzie, ciężko zdecydowanie będzie. To są super rzeczywiście gracze. Super, ten gracz, który jest super podpisany, to jest rzeczywiście super, a ta Chrisa Grecana, czy Grykana, czy coś, też jest fajna. Grykana, ona strzeliła dobre lody ogólnie. Dobre lody robi, dobre lody robi. Chriska Grycana. No, dobre lody robi. Z tym byłam, nie, dobra. Pamiętam. Pamiętam Martę Linkiewicz, która... Kurde. Ej, weź... Nie wybijaj tego. Nie wybijam. Weź to. Kurde. Jadę do tyłu. Wracaj. Jadę do tyłu. Pod skokach. Dobrze, udało się. Udało ci się. Tak, strzel. Dziękuję bardzo. Jest. Brawo. Tak, będę ci bił brawa. Bo to było naprawdę zasłużone. Naprawdę. Chyba, że oni już no po było, prostu dają nam fory to... rzeczywiście. O! Widzisz, nie udało nam się wybić piłeczki. Niestety. Weź to. O! Dobra. A bym w to nie trafił tak dobra. Dobrze jak ty. Oj. O, jesteś. Aj, obronił. Oj. Odbił. Bo oni są ogólnie dobrzy, bardzo dobrzy w powietrzu. O, jesteś. No, właśnie widzę. Co teraz ta bramka? Popatrz na tą bramkę. No. On tu w powietrzu to zagrał. Dokładnie. Ja to chciałem wybić, a niestety się udało. Strasznie dobrzy w powietrzu są. No, to jest niestety niepokojące, bo nie daje to nam dużych szans na wygraną, bo ja grać w powietrzu nie umiem, o czym już kilkukrotnie mówiłem. Ale możemy spróbować. W powietrzu grać? Nie, możemy spróbować coś powalczyć w powietrzu bardziej. To na razie, może i nie umiemy. No, oj, dobra. Ja tak właśnie gram w powietrzu, widziałeś to? To jest najlepsza gra w powietrzu. Ale oni są świetni w powietrzu, patrz jak oni skaczą do tej piłki. Póki ona jest w powietrzu, to my nic nie możemy zdziałać. Może właśnie o to chodzi, żeby ich ograniczyć, w sensie tak powietrznie. To jest właśnie... No, jesteś, patrzy. No właśnie. Ale on czuł... Kombinujmy. Próbujmy kombinować, ale... Ej, bo my cały czas zauważ, że ich bramki opierają się na tym, że my próbujemy rozgrywać. Coś tam sobie... Wycofajmy się. Czy nie, tył. Wycofajmy. Nie o to chodzi, bo... Tak nie odrobimy naszej straty, więc musimy grać do przodu. A, tak jest odwrót samochód, dobra. Leżę na ziemi, to mogę kliknąć też klawisz myszy i też... Teraz się nie stuknęliśmy. To jest jakaś oznaka? Nie w tą stronę. Ale mi się coś popieprzyło tutaj. Bo myślę, że to jest właśnie ich największa broń, że oni dostają często sytuację w pobliżu naszej bramki. Nie, myślę, że oni po prostu, my po prostu strzelamy na pozycje, które oni sobie wymarzą. Jesteś. Wow. Jesteś. Prawie by nie było, nie ale... Nie można popełniać błędów w obronie. Można w obronie. Jak to... Oddaliliśmy się i co? I strzelili nam następnego. Bardzo uczący mecz. Bardzo uczący gry, tak naprawdę. Ja nie będę tego, wiesz, tego tam coś... Ej, a jakbyśmy tak zrobili, żebym ja był jak najszybciej przy bramce ich. A, ty żebyś tą piłkę... Ja sobie objadę dookoła, żeby nie blokować się. I ty będziesz z nimi rozgrywał, żeby tą piłkę odebrać im. I tą piłkę wybić, a ja będę stał przy ich bramce.
Co? To jest dobry pomysł? Przy ich bramce? Nie wiem, musi ktoś być na pewno na defensywie. Zacz to. Defensywy to nie... Zacz to. Zacz i teraz odbij. Oj. Ale nie w tą stronę. No wiem. Cóż. No trochę zaprzepaściłeś. Kas. Trochę tak. Oj. Uda się? Myślę, że to jest jakiś też sposób. Sposób. Że to nie jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić teraz. Uda ci się? Nie uda ci się, bo ja musiałem tam... Miałem tam być, wiem! Ale cóż, no to nie zawsze wychodzi. No, niestety. Ile? 2-9, tak? Ale no, poprawiliśmy się. Byliśmy lepsi. Poprawiliśmy się. Albo oni się pogorszyli. Tyle samo bramek, ale strzeliliśmy przynajmniej dwie. Co straciliśmy? Tyle co? Tyle co wcześniej. Chodź no do menu głównego. Nie będziemy znowu z nimi grać. No tak. Chodź. Co rozgrywamy? Powiedz mi. Dwójeczki znowu, czy trójeczki? Dwójeczki, dobra. Myślę, że wcześniej dobrze szło z tymi dwójeczkami, więc... Czemu by ich znowu nie zagrać? No, też się zgadzam z tobą. Właśnie. Nie wiem. A to tak, to było tak. Dobra. Ja tu będę. Ty spróbuj mi podać. Spróbuję też. Dobra, ja tu będę obserwował z tej strony boisko. Ej, uważaj. No. Leci do mnie. Nie, do Biobeta. Biobita. Ej, nie, on gra w powietrzu. Zjada. On gra w powietrzu. Zjada tu mnie na hita. Nie, to sorry. O, jesteś. Kto mnie we mnie wjechał i mnie obrócił, bo... Ja? Przepraszam bardzo. To prawdopodobnie pozbawiłeś nas w tej akcji, sytuacji bramkowej. Ale ty też pozbawiłeś mnie strzelenia do bramki. Więc sorry, winę tu. Ja właśnie się ustawiałem do strzelenia. Ale dobrze. Nie jest źle. Teraz jest. Teraz jest. Aż gol będzie, niestety. Biot. No cóż, nie no, musimy coś wykombinować, chłopie, bo my tak grać nie możemy. No wiesz co, możesz wykombinować, możemy zakończyć tą grę i możesz zagrać z innym graczem, bo jestem chyba za słaby na ciebie. Oj! A dobra. Uważaj. No, ale wcześniej wygrywaliśmy, więc... Wykończyć? Aj, przepraszam, bo mama mi tak zasłania teraz, ale pozdrawiam cię, mam. Nie no, nie wiem, sorry, że w ciebie wjeżdżam, ale nie bądź taki zawsze, no wiesz, że w ciebie nie wjadę. Oj. Nie myśl tak zawsze, że w ciebie nie wjadę, bo ja jadę po prostu, ja po prostu jadę i chcę to zrobić, wiesz, tak, żeby było solidnie dosyć. Okay. 3 na nas. Ej, ale nie, no nie możemy tak źle grać. W sensie... W tych pierwszych meczach szło dobrze. Tak, w tym pierwszym szło dobrze. Ale też mieliśmy takich graczy. Ale też mieliśmy przeciwników, którzy mieli duży ping po prostu. I myślę... No tak, a ja też miałem duży ping. O. Kurde! Muszę ciszej, bo mama idzie spać. Dobranoc. O! Dobranoc. Jest już ciemno. Idzie spać o 20:39? No. Ale fajnie wychodzę teraz z ciemni.
tam za mną jest jakby szafeczka. I tak ciemno jest, fajnie właśnie. No, ej, to jest dużo lepszy sposób na granie w ogóle. Ej, tak po ciemku i prowadzić takie streamy, to jest genialne, ej. Masz atmosferę z pewnością do tego. Kurde, miałeś mnie nie stracić bramki. Ej, zaniedbany ekran będzie. Ale powiem ci, że... Ej, ale Natanielu, skoncentruj się tu, proszę. Trudno mi się skoncentrować, jak mam, wiesz, tyle rzeczy dookoła. No to już się raz... Tab. Czekaj, muszę sprawdzić. O, mam 52 pingu. Jest trochę średnio. O nie, no. Grałem do... No patrz, jak nas robią, ale nie dlatego nas robią, że grają dobrze, tylko dlatego, że my im dajemy takie sytuacje. No patrz, tak nie może być. Tu się mija z piłką, ty stoisz. No, nie może tak być. Ja nie stałem. Ja próbowałem się cofnąć. Że ja będę w ogóle stał. Co? Może lepiej będzie. Nie stój. Wybijaj piłki. Myślę, że... No. Wybijaniem zrobiłeś w tych pierwszych trzech meczach dużo roboty. Tak myślisz? Dobrej roboty. Myślę, że dużo dobrej roboty. Zwłaszcza wybijaniem tak piłki, żeby szła ona do przodu, a nie do tyłu. Powinienem się trochę wycofać, zdecydowanie, bo jest za szybko, no, jakby jadę. Ale patrzcie, jakie proste gole nam strzelają. No widzę, właśnie. Oni wykorzystują każdą sytuację. Ja tylko umiem komentować, a ty tylko umiesz grać. Znaczy, no nie wiem, akurat... W tej rozgrywce mi nie wychodzi zbytnio gra, bo... Nie, no, nie prawie dlaczego. Kurde. Strzel. Dziękuję. Dobrze. Ja prawie wybiłem. Minuta 40 na 4 bramki co najmniej. Że bez straty żadnej. Czy to jest możliwe? Kto wie? No. Dobra, już się kończy. Ale zaczyna się kolejny rząd. No na pewno jak będą wybijać na naszą połowę, to niestety ugrywają tym cenne sekundy i może być ciężej na dobry rezultat. O, widzisz, oni umieją celować w piłkę. Ja też umiem celować w piłkę, ale nie tak dobrze jak oni. No chłopie. Sorry, że tak w bok, ale próbuję zagrać jakoś. No dobrze. Próbuj. Dobra, poczekaj, czekam aż tutaj. Oj, skasował mnie. Skasował mnie, spróbuj to dograć. Prawie wleciała. Spróbuję to dograć, ale... Nie potwierdzam, że mi się uda. Kurczę, też właśnie tak... Cofaj się. Ale dobra, oni nie poradzili sobie. Oj. Kurde. Ten biotubit wszystko zdobywa. Wszystko zdobywa ten biotubit. Może to wygląda źle, ale ja się staram dbać o to. Się staram o to dbać, żeby grać jakoś przyzwoicie. No ale to nie masz... Czy to rozumiem? Starasz, no. Ale tutaj pewne aspekty gry są do poprawy, zdecydowanie. No tak, no wiem o tym. Ja miałem 3. Zważmy to, że jestem początkującym graczem, bardzo początkującym graczem. Się w ogóle no na pewno musisz dlaczego zważyć na to, żeby nie mijać się z takim słabym graczem. Bo myślę, że dużo sytuacji takich bramkowych dla przeciwnika się zdarzają właśnie po tym, że mija się z piłką. Mogę jeszcze coś spamować? Jeden. A, nie mogę już. Dobra, gotowość czy co? O, biotubit, myślę, że tak, bo biotubit wyszedł. To dobrze. Na niego nie trafimy. A Pepsi Hill też jest dobry, ale jest na poziomie naszych. To lepiej w sumie.
Też myślę, że on jest do ogrania. Oczywiście zobaczymy, no. Jest do ogrania, ale... Miał niższy wynik od ciebie, nie? Miał niższy wynik ode mnie. Prawda, też wynik jest spowodowany przez gole, a ja tutaj dużo okazji nie miałem, bo... Niestety dobrze przeciwnicy wykorzystywali nasze błędy. 34. No cóż. Mam gotowość, on nie dał gotowości. Za 85. Więc możemy grać z kimś innym. Dobra, gramy z kimś innym. Zbieram. No, zobaczmy z kim. A jednak nie, z Pepsi-Hu. No widzisz. I z botem. Nie, poddał się. Poddał się. Nie, ale najpierw... Zwycięstwo przez poddanie. Ej, a może by go po prostu wylosowało? Tylko 21,250. No, kto wie, to wie. Losowało. Ej, to by było śmieszne, jakby go tak wylosowało nagle i on się poddał. Jezus, ale to by był niefart. On jest prześladowany przez nas. On jest skazany na nas. Nie, chyba nie. Nie przyszło nam po prostu z nim grać. Zobacz, z czym... Dobra, może. No, tak, tak, tak. Barsz, barsz. A tu one? Dobra. Xerox. Xerox. Czy na zero, pewnie będzie łatwiej. Zwycięzca turnieju i w przechyle osi. Myślę, że tutaj poważni przeciwnicy jednak. Poważni przeciwnicy, a oni, oni się, się... Pamiętaj, że poważnych przeciwników nie wybijaj się tego. Ogrywa. Pamiętaj, że poważnych przeciwników się najłatwiej ogrywa. Oj nie. Odbija? Widzisz? Zrób to. Dobrze. A kurde. Zrób to dobrze, powiedziałem. A ty zrobiłeś... Nie wiem co. No dobrze też zrobiłeś. Nie, nie było najgorzej. No myślę, że... Dobra. Ale nie straciliśmy bramki w pierwszych 10 sekundach, więc błąd poprzednich kilku meczów nie został powtórzony. Więc możemy być ojej. Tego... Ojoj. Ojoj, 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 przepraszam. Przepraszam. No ale straciliśmy bramkę w pierwszej minucie, więc to... To nie jest najgorzej. To nie jest najgorzej. Ja chciałem to wybić. Chciałem tam zakręcić w bok, jak widziałeś. Tylko mi się łuk... Nie wymierzyłem tego dokładnie. No, no cóż. A to ty strzeliłeś, tak? No, tak przez przypadek. Możemy się zmotywować tym, że to nie przeciwnicy strzelili. No tak, no to, to prawda. Ja już będę miał zaraz na... Prawie. Tylko ja nie za bardzo umiem strzelać jeszcze do bramki. Bo te skoki są takie różne, bardzo różne. Uwaga, z powietrza będzie. No. Dobrze. 1-1. Dobra. Nie jest najgorzej. Udało nam się zremisować. To dobrze wróży. Dobrze wróży, tak. Jeśli chodzi o przebieg tego meczu. To znaczy, że... Ej, a są hakerzy dostaniemy... w tej grze? Co jest? Hakerzy. Raczej nie. Raczej nie, chyba. Nie zdarzyło mi się, szczerze. No. No. Kurde. Widzisz? O tym właśnie mówimy, widząc dobrych graczy. Sorry. Dobrze, nie trafili. Jak ty skaczesz wyżej? Powiedz mi. No, nie tak wyżej. Wysoko skakać. Po prostu prawym przyciskiem. Przynajmniej jak gram na myszce. No ale ja tak nisko skaczę, nie? To... Ty, ale widziałeś tą obronę? Udało ci się coś obronić. Jakim to jest zwykła obrona, a nie imp... Prawda, ja tam odbiłem. Ojojoj, ojojoj, ojojoj. Próbowałem, o... ale się nie udało. O! O! Sam obronił. Widziałeś, wybił to z linii bramkowej. Dobra, strzel. Prawie. Nie udało się.
Ty, ale my nie odgrywamy, więc musimy strzelić. No gra, ale grajmy na czas, bo możemy w dogrywce albo nie. No nie na czas, nie na czas. Nie na czas. Gra na czas to jest najgorsze, co może być. No, próbujmy strzelić. I bronić. Tak. Tak, te wyszyczki i tak ninja i te... Widzisz, nie ma co. A przedarmowa... Co zrobiłem? I zacz to. Zacz to. Co to było? No dobra. Co ja ci zrobiłem? Przepraszam. Nie no, jest gol. Jest gol. Najważniejszy. No. Kolejny raz remisujemy. A jeszcze ani razu nie wygrywaliśmy. Weź to. Kurde. No właśnie. Ty co to, jakiś nowy przeciwnik przyszedł. No, prawdopodobnie. Nie, nie trafiłem sobie. Prawie. Ty co to, jakiś lepszy chyba przyszedł gość. No chyba tak. Xerox. Zwycięzca turnieju. Tymczasem Xerox. Wychodzi ze zwykłej gry. Nie, ten zwycięzca turnieju to był ten drugi. A, warto wiedzieć. Ten co został, ten został. To wiesz, to pytanie, czy to jest jaki, był jakiś turniej, czy to na przykład, nie wiem, zwycięzca turnieju u jakiejś udało ci cioci się, udało ci się. Gosi. Udało na przykład. Ci się. Brawo. Brawo, 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 brawo. Czy tam u cioci Krysi na imieninach był turniej i po prostu akurat tak się zdarzyło, że go wygrał. Wygrał zwycięzca turnieju, bo tak też mogło być. No. Serio? Dobitka, kurde. Dobitka, aj. Nie w tą stronę. Ale dobrze, dobrze, że zagrałeś w bok, bo tak to by nam strzelili. Akurat w tej sytuacji to dobrze, że zagrałeś tak, a nie inaczej, ale... Daleko była piłka. Przecież... No nie, nie takie rzeczy się działy, na przykład patrzę jak właśnie teraz. No, ale ten... Nie udało mi się. Mieliśmy szczęście, ale nie wiem, jak oni tego nie trafili. Zgadza się. Nie wiem, oni to... odrobią straty. Dobra, odbiłem to. Jest, udało ci się. Pięknie. To był ładny strzał. Był dobry, przyznam, że był dobry. My nie gramy z powietrza. Zauważ, my jesteśmy jedynymi graczami, którzy nie grają z powietrza. Albo nie jedynymi, ale jednymi z niewielu. Że stosują taktykę strzel, ale nie z powietrza. Dobra gra w nogę. Ja już mam jedną czwartą, ale... Taktyka dobra gra w nogę. Pamiętaj, ta taktyka jest najważniejsza w Rocket League'u. Oni odrobią tego. Dziękuję. Dobrze. A prawie by strzelili, ale i tak byśmy wygrali. Znaczy dzięki tobie oczywiście. Dobra. Udało ci się. O, dostałem tytuł ekspert. Ekspert dostałeś, ja nie. No tutaj patrzcie, jestem ekspert. No cóż, teraz ja mam taki niski wynik dosyć. Jest 21, przepraszam. A piątek. Przepraszam, nie będę kończył tego, bo jest 21 dopiero. Nie sądzisz, że to trochę dać gotować, nie? No. Dobra, możemy jeszcze zagrać rundkę i później, nie wiem, do której masz czas dzisiaj? Ja mam czas do nie wiadomo której. Nie wiadomo, bardzo nie wiadomo. Ale ja nie chcę kończyć jakby tego, wiesz, bo... Jakby... No, w Minecrafta ostatnio graliśmy. Można by było spróbować jeszcze raz. Wiesz? Albo, wiesz co? Wiedźmina? Można zagrać? Multiplayer? Nie ma tam Wiedźmina. Wiem, śmieję się.
ale... Kurde, jaki kowboja nam wcisnął gość. No. Można za... Co? Blunt's Tower Defense. Blowstown... Nie znam tej gry. Stań... Tak, Jezus Maria. Jest, to jest gra... balony takie, że... Są balony i małpy. A, to jest właśnie... ta gra, dobra. Spoko, znam ją. Znam ją, ale... Ale czy ona jest adekwatna teraz? Czy ja próbuję no, sam sobie... Jest, czyli... jest gra, w sensie Blonde Steely Battles. Na dwie osoby za darmo. Czy co, on się przelogował, jakiś nowy gracz? Sorry. Lepszy chyba. Na starcie nam chciał strzelić. Już. Ale dobra, teraz grajmy, grajmy. Uderzajmy w tą piłkę. Starajmy się. Uderzajmy w piłkę. I on ma taki straszny niefart z tym... zauważyłeś? Strzelaniem. Straszny niefart. Ale uważaj, ten, ej, ten Takzo jest dobry. Ej, on jeszcze gra w powietrzu sobie. Ja teraz zagrałem w powietrzu. Prawie w powietrzu. Znaczy nie w powietrzu, ale tak prawie w powietrzu. W sensie wybiłem tą piłeczkę. No, ile? Udało ci się. Gratulacje. Kurde. Obronił. No ej, bez kitu. Zobacz, sprawdzą sobie co jakiś czas też temperaturę. Ale temperatura, ogólnie to polecam ci też wymieniać pasy termoprzewodowe. A, dobra, bo ty wymieniałeś ostatnio. Tak, ostatnio wymieniałem. No właśnie. No to dobrze. Podaj. Albo nie podaj. Masz piłkę. Prawie mam, prawie mam, mam. Ale nie na bok, nie na bok. Nie na bok. Graj do środka, do środku. Kurde. Skoczyłem. Prezes, proszę cię. Nie, nie do bramki. Listu, nie. Fight, out. Dobrze, dobrze. Wybiłem, wybiłem. Nie wiem, co ja mówię w ogóle po angielsku. Ale myślę, że mówię ważne słowa. Co powiedziałeś? Please to fight out. Nie wiem, co proszę mówię. Zwalczyć. Kogo? Przeciwnika, oczywiście. Trzeba zwalczyć przeciwnika. No, właśnie, trzeba zwalczyć. O, pięknie, pięknie! I proszę państwa, to było coś, co chcieliśmy zobaczyć. Widziałeś to? Tak, widziałem. Widziałem, przecież. Ja tam sobie... Ej, ja ci z góry wybiłem? Nie. Jak to było? Dobra, zobacz później. Mój błąd, przepraszam, tak napisał Takzo. Który wbrew pozorom bardzo dobrze niestety gra. I co nas niepokoi, bo musimy jeszcze strzelić gola. Uważaj. Uważaj. Uważaj, uważaj. Dobrze, dobrze. To dobre wybicie było. A nie zaliczyło mi obrony. A powinno. Bo obrona jest wtedy jak strzał jest i ewidentny strzał i wybijasz prawie ze z linii bramkowej. 39. A tamto nie leciało w światło bramki. Aczkolwiek rzeczywiście było zagrożeniem. Nie powiem. Ej, teraz lepiej gram! Chłopie. W końcu. No to prawda, to prawda. To było dobre wybicie. Czekaj. Dobra, graj. Tu sobie. Kurde, wybił. Widziałeś to? Była pusta bramka, niemal i dążył. Ej, uważaj, 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 bo będzie bramka. Będzie bramka. No. Kurde. Kurde. Kurde, tak blisko. Szybko, a takie piękne miałem. To, mamy szansę. Mamy szansę, mamy szansę tutaj. A takie piękne były akcje w tej rundzie. Nie sądzisz? Naprawdę, myślę, że to jest do ugrania. I no, może i mieliśmy farta. Powiem. Mieliśmy dużego farta.
że nam się udawało nieraz wybijać, ale uważaj, uważaj, będzie... Prawie dobra, to był fart. Niezły fart. Ile tego jest? Kurde, wy... Wybombił, szybko. Tak. Wybombił cię. Szybko, strzelajmy gola. Ale się już kąpałem. Czy nie kąpałem się, ale... Jak? Nie. Kąpałaś się. Jestem lepiej za mnie. Nie. Kończy się już runda. No to będzie przegrana. No to będzie przegrana. Pamiętaj, że piłka się... Mecz się kończy, dopóki jest piłka... W górze. Jak piłka jest w górze, to jeszcze się nie kończy. Oj. Cię akurat urwało. Cię akurat urwało, tak. Akurat się nie skończymy. No, i się skończył. Fajnie. Szkoda, że tego lepiej. No, szkoda. Głupio ta druga bramka. Słuchaj, jaki on ma ping. Chyba streamuje. Dobra. Wychodzę. Pamiętaj. Nie, gra jeszcze. Czy już koniczysz? Nie, ale myślałem, że to była ostatnia runda w tej grze. A zagrajmy jeszcze. Skończmy to wygraną. Czekaj. Też zaznaczę gotowość. A ja muszę do toalety, sorry, ale muszę do toalety. Ciekawi mnie, jak jest. Dobra, to idę. Dawkował przez minutę. Postaram się tutaj obronić, to żeby nie strzelili nam gola. No. 65 000. Ej, ta ronda już... Ej, ta ronda już trwa ponad... No. Czterdziesta pierwsza ranga. 11 rankier. O, remisujesz. Ale fajnie. No 1-1. Niestety straciłem trochę głupią bramkę, bo po błędzie moim. Bo... No podskoczyłem za późno. O, dziękuję. I nie zablokowałem przez to strzału. Okay. Ej, ty znowu jest ten Tagzo, to nie? Co? Tagzo jest! A, tak, no rzeczywiście. Ej! Czy dołączyło do... Ej, dołączyło nas do gry z Tagzo. Zauważyłeś? Ej. No, tak. Właśnie widzę. No mówię o tym. I z tym samym Playboyem. Znaczy, no. Z tym samym gościem, z tym samym nickiem. Uważaj. Ja nie mówię uważaj. Ale mnie usunęło tutaj. Muszę się skupić. Ej, czyli to jest rewanż, jakby nie patrzeć za poprzednie. A jakby nie patrzeć, tak. Okej, tak postawiamy te małki. Okej. Okay. No, spoko. Dobra. Dobrze 2-2. Było. Brawo. Tak mnie to nawet. To po jednej minucie już 4 gole padły. Zaledwie jedna minuta minęła i jedna sekunda. Ej, a jakby się takie drugie postawiło. Coraz lepiej grasz. Nie powiem, że w tym poprzednim meczu też formę swoją dawną odzyskałeś. No, no to... Mam nadzieję, że moją ją utrzymasz, albo jeszcze bardziej. Bo ja nie miałem formy. Ja po prostu nie wiem, co zrobiłem wtedy. Muszę sobie przypomnieć, bo na pewno wtedy byłem... Uważaj. Nie. No. Dobrze. Co to było? Oj. Ale i tak się odbiła. Gdzież wybiła się. No,
Dzięki panu, panowi Playboya. No. Tak za jeden. Fan Playboya. Przepraszam. Tak za jeden, tak. A, bo my gramy, dobra, myślałem, że jest powtórka. Nie, no gramy. Awczyłem. Rozegrałem to w powietrzu prawie. O, jest gol, jest gol. Widziałeś to? Strzeliłem z powietrza. Znaczy, no, bardziej nie strzeliłeś, to on strzelił. Samobuja. No, dobra, no, ale nieważne, że on strzelił samobuja. Ale tobie zaliczyło bramkę. No tak, no ważne, że mnie zaliczyło bramkę. To jest najważniejsze, chłopie. To jest no właśnie najważniejsze. Masz punkty, więc no rzeczywiście, jakby nie patrzeć, możesz być z czegoś zadowolony. No czemu? Czemu? Aj! Może wracaj, żeby nam nie strzelili. Dobra, dobrze. Dobrze. Gdzie jeszcze? Nie, to jest fajne. Aj, nie udało się. No cóż. Ale mamy przewagę nadal. Jeszcze mamy przewagę. Uda ci się z powietrza? Nie udało ci. Będzie gol. Albo nie. Im by się udało. No. Ale prawie. Przynajmniej prawie. Wybombiłem gościa. No a on próbował wybombić mnie. Jakiś ziomek. Nie. Uważaj, bo mnie wybombił. Oj. Ej. Czy ty to widzisz? O kurde. To mamy problem. Problem. Co on zrobił? Joki! Wybombił dwóch? Tak. On to zrobił. Ale dobra, musimy to odrobić, jak nic. No, dawaj. Dobrze, że się zatrzymałem. Widziałeś to? Brawo. To było dobre. A czy odbiło się od ściany? Jaki rykoszet. O! Nie, jesteś serio super. Serio supek. Teraz nie stracić bramki. Aj. Wiesz to? No bo też tutaj to upłynęło. Człowiek się uczy na błędach. Ja się też dzisiaj wielu rzeczy nauczyłem. Nie. Strzel. Prawie. Kurde. Uda ci się? Nie udało się. Nie udało się. Oj. No nie. Nie. Pignąłem jak najszybciej się dało, żeby nie było. Starałem pomiń się. Pomiń to, prawda. Szybko gramy, 38 sekund. Jest remis, nie przegrywamy, więc no jest to jakby nie patrzeć, pewnie plus i wybiliśmy na ich połowę, więc mamy tą przewagę. Dobra, będzie dogrywka. Nie dogrywka, 30 sekund zostało, co ty, dogrywka? Oj. 30 sekund się wszystko zmieni. Całe nasze życie. Dokładnie, wszystko się zmieni. Kurde, szybko. 14 sekund. Myślę, że to. Ja uda nie mogę, ale nie, no serio, przegra. Przecież już wygrywaliśmy, mieliśmy to pod kontrolą. No właśnie. Oni teraz się dopiero uruchomili. Już padają, już plastery. Czują się na naszych błędach, chłopie. Dobra, teraz nie zrobimy tego. Kurde, bo jak jest na ich. Ciężej będzie. Ugh.
No nie, no serio. Zaraz wracam. Co? Urwało cię. Trochę. Zaraz wraca. Zaraz wraca, dobra. Spoko, idzie po barszczyk pewnie. Życzymy mu smacznego w takim razie. Życzmy mu smacznego. Za chwilę jak przyjdzie, to będziemy mu życzyć smacznego. Taki ping. Zobaczcie na jego ping. Ja też miałem taki na poprzednim live. Ale smutne jest to, że przegrywamy często. No cóż. Czasami się przegrywa, czasami się wygrywa. Takie życie człowieka. Niestety. Dobra, jestem. Smacznego. Dziękuję. No to teraz musimy wygrać. Serio, kipnęłeś gotowość? Co mówisz? Gotowość kipnąłeś, co? No tak, bo mieliśmy grać dopóki nie wygramy. I żeby co? Ostatni mecz był wygranym meczem. Okej, okay, no dobrze, no to jak tak chcesz, to... Ale dobra, to mamy tych samych przeciwników, więc... Jest szansa na rewanż, zrewanżowanie im się w końcu. Oni mają nas dość. Albo i nie. W sumie nie wyszli, to nie mają. Nie, ale myślę, że akurat takie mecze są najciekawsze, jak są wyrównani przeciwnicy. Teraz do ciebie było podanie, to do ciebie było. Widzisz? Teraz wybicie było, piękne. I kupujemy farmę. Jesty, patrz, on mnie blokuje. Widzisz? Widzę. Widziałem. Przynajmniej. Oj, zobacz, co zrobił. Dziękuję, bo jestem bliżej piłeczki. To też ważne. Oj, sorry. Ty obrywasz najbardziej w tym meczu. Obrywasz najbardziej. Dobrze. Jest udało strzał? Ci się prawie. Serio. Ale chcę zarabiać. Przepraszam, napisał. Jest 22:12. Daj spokój. O, dobrze. O, dobrze. Jak 22:12? No, dobra, jeszcze pogram. Jeszcze pogram, bo tutaj... Jest wczesna pora, chłopie. Nie można tak wcześniej kończyć. W ogóle gra się baguje, jak wjeżdżam w tą szybkę. Uważaj, uważaj. Uważaj, uważaj! No właśnie. Jesteś. Mówiłem, uważaj. Ale ja byłem na drugim końcu, ty byłeś bliżej. Cóż, nie zawsze wszystko się udaje. No niestety... Nie wszystko się udaje. Prawie. O Jezus. Strzał na bramkę był. No. Ale on obronił. No, pewnie do 1200 to jest fajny dobór. To jest dobry team. To jest dobry team. On nie jest zły. Ale oni są do ogrania, przecież. No tak, prawie ich ograliśmy. To dwukrotnie prawie ich ograliśmy, ale przegrywaliśmy jedną bramką ciągle. Zabiegę, a ja się nie skończył. Jak dajesz z siebie wszystko, jak udaje mi się w sensie grać. Ej, a zauważ, że Playboy jest dobry na obronie. A także jest dobry na ataku. No tak, ale tamten jest gorszy na obronie. Tarzo 1. Nie, tak za 1, przepraszam. O, to ty jesteś bądź takim Playboyem na obronie. Broni tę sytuację. Teraz tak za 1 obronił. Dobra. Jednak nie są tak coś źli w sumie. W tej obronie. Ja czekam na feedback z twojej strony. Myślę, że nie są jak coś źli na obronie, o czym świadczy, że no akurat jak tamte mecze. Jesteś nie, dwakrotnie, 2-0. Ja nie zatrzymam, wybombiłem go. Wybombiłem, tam z tyłu byłem i wybombiłem go, ale jednak nie udało mi się dolecieć. On się poświęcił dla dobra swojego w ogóle. Bo ej, ale musimy to strzelić. Znaczy musimy... Musimy to wygrać.
No chłopie, tak, musimy to wygrać. No nie! No nie, no nie. Nie. A to mam... Kurde. Ja planuję... cały. Już mdłości od tej gry, serio. Ale tak, nie, no nie, w sumie to nie. Ale... Ale mnie trochę denerwuje, że ciągle jakby... Przegrywamy. No właśnie. Też mnie to denerwuje, zwłaszcza, że nie mamy jakichś bardzo trudnych przeciwników i myślę, że oni byli prania. Ale to dopiero początek. O, świetnie, Playboy mi wystawi chyba piłkę, ale źle strzelę. Tak, polega. No nie, serio. Serio, ty widziałeś to? No. Pusta bramka i nie... O, teraz. Teraz, nie, teraz. To z takiej reklamy, nie? Czemu cytujesz reklamę? Co? Czemu cytujesz reklamy? Ej, oni się poprawili, co? No bo to my się pogorszyliśmy. Bo ty jesz zupkę. Możliwe. Możliwe, że to przez tą zupkę wszystko. Możliwe. Ale możliwe, że to wszystko też przeze mnie. Nie no, przeze mnie no to nie, no to nie może być przeze mnie. Bo wiesz, bo ja i tak gram słabo. A to może się pogorszyć. Cholera, nie wiem. Zacznij, zawsze pani Marta powtarza, znaczy moja pani wychowawczyni powtarza, że może jakieś, nie wiem, to chyba pani wychowawczyni, tak, to pani wychowawczyni powtarza, że zacznij od siebie, a nie od innych, znaczy zacznij pierwszy od siebie, a potem innym zarzucaj, takie słowa powtarza. Oni mają świetną obronę, serio. No, jak kurde, w tym meczu nic nie stracili, żadnej bramki. No dokładnie. Nie mam baba. Jeszcze parę z tym wyłabiłem. Jest to trochę wstyd nasz. Dla nas powinien być. Nie wiem. Odstawiam 136. Nawet gola nie strzeliliśmy. 5 goli. Fajnie było, rewanż. On strzelił 5 goli. Jedna osoba. To chyba tak zastrzelił 5 goli. Nie. Czekaj. Głosuj za rewanż. Widzisz, gole. Strzelił 5 goli. Tak, za jeden strzelił 5 goli. 5 strzałów trafionych. Żadnego nie stracił strzału. Zauważ. A nie z nimi, proszę. Obrony. Z nimi? Znowu? No myślę, że oni są do ogrania. I możemy im pokazać, że tak bardzo się mylą. Tym meczem daliśmy im nadzieję, że... No, znowu z nimi. Jeśli nas ograją znowu, to może... Innych. To znajdziemy może jakiś inny. O mniejszych umiejętnościach. No nie! Nie! Może ze stresu już tą łyżką tak wymachujesz na wszystkie strony, ale. Dobra, już skończyłem się pojeść, więc teraz się skupię tylko i wyłącznie na grze. O, przepraszam. Jestem beznadziejny.
O, patrzcie. O, udało ci się. Ale to by się udało. Ja stałem. Się patrzyłem. Ale cienki jestem, Jezus. Taki cienki jestem. Ja spokojnie, o swoim... do wytrenowania. Cienko z moim graniem, w sensie tak cienko. Ale ten playboy jest mega dobry w defensywie. No właśnie. Playboy... Oni się dobrze dogadali. Może tak, oni są graczami taktyka. W ogóle, którzy się znają. Może nie, nie grali bez... Przepraszam. Ej, uważaj, nie, nie. Przepraszam. No przepraszam, no. Czekaj, no, dam. Co to nie. Było? Co to było? Nie. Było blisko. Co? A, 4, dobra, tu jest 4, przepraszam właśnie. Ej, co? 4, o właśnie, to chciałem. Proszę. Nie! O! Co tam się stało? Co? Wybombił mnie. Dobra. 45. Dobra. Wybiłem tobą piłkę. Jak to było? O, teraz będzie szansa, teraz... No, niestety, ale wybił to. Ale jakby tego nie wybił, to by była szansa i prawdopodobnie, jeśli bym tego totalnie nie zepsuł, to byłby gol. Dojedzie mnie. No, no, uda się? Udało ci się. Wyrównaliśmy! Jak ty wyrównałeś to? Myślę, że skuteczna gra w obronie. Musi też trzymać linię defensywną. To zamknij sobie tu. I... No, trochę. Ja mogę dać kota do... Co zamknąć? Nie mówię o mówię do mamy. Zamknęła sobie drzwi. Coś. Dobrze. Dobrze, dobrze, brawo. Obronę mi zaliczyło. Słuchaj. Ale uważaj. Oj! Nie! Nie! Ty zrezygnowałeś. Jeszcze mamy 2 minuty, słuchaj. Jeszcze 2 minuty, ale dobra. Oj. Mamy szansę to wygrać, bo oni nie są jakieś trudni. Zauważ. My jesteśmy na ich poziomie. My jesteśmy na ich poziomie. No nie. Ja nie. No chyba na ich poziomie, bo strzelam im bramki. O, udało ci się. Chyba. No tak, jest. 3-3. Ja go Ej, to jest świetna taktyka. Widziałeś to? Uderzyłem w niego, a ty miałeś okazję. No. Daj, próbuj tak. Kryj. O, wybombiłeś, tak, co, dobrze. One tutaj wchodzą, co to było? Gdzie ta piłka jest? Nie widzę tej orki, jest dobra. U nas jest na połowie, więc musimy być no, czujni. No ale one by wchodziły tutaj jeszcze... I teraz nie stracić głupio, teraz nie stracić głupio. Sorry. Ej, uważaj! Nie! Nie, 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 nie. Jesteś, playboy strzelił. Pierwsza bramka, to, pierwszy gol. Tak wygląda. Pierwszy pomiń gol to. Chyba w meczach wszystkich. Pomiń to. Nie. Półtorej minuty, ale czemu to tak ciągle wygląda, że oni
strzelają im, to my musimy. Jeszcze nie byliśmy na prowadzeniu. W tym meczu. Playboy. Dosyć. Yeah boy. Ty strzał na bramkę. Nie, to jeszcze strzeli. Nie. Dziękuję. Dobra, ja próbuję nie krzyczeć, ale to jest tak emocjonująca bitwa. Cóż, i dla mnie jest to bardzo emocjonujące, zwłaszcza, że ja biorę w tej nie udział. A dla ciebie myślisz, że to jest trochę... Myślę, że też jest dla mnie to ekscytujące. Zważywszy na to, że mamy szansę. Nie jest jeszcze wszystko stracone. Już wszystko stracone. Niedobrze. No widzisz. Oni się zawsze pod koniec uruchamiają. Ej, dasz mi kasę, bo chcę drugie to złote. Zmieńmy taktykę. Ajej, musiałam sama zbyt. Dobrze. Dokładnie, zmieńmy taktykę. Ja robiłem dziwne esy, flubiesy, a ty strzelasz. Daj mi teraz kopnąć piłkę ze startu. Dobra. Mam nadzieję, że będzie pozytywny ten. Ty broń bramki, jakby oni czasem pierwsi dotknęli. Kurde. Wybombiłem gościa, ale... Niestety oni pierwsi dotknęli. To my musimy kontrę przeprowadzić. Da się? Ja też nic nie mam odblokowanego, ja mam tylko z tych najważniejszych, co chciałbym korzystać. Da się może... Tak jest, dobrze. Jest! Ale jeszcze nie wygraliśmy, jeszcze musimy bramkę strzelić. Będzie dogrywka, tak, pewnie. Będzie dogrywka. Chociaż... Albo ze startu nam się uda może strzelić. Ty, jakby nam się udało. Jakby ci się udało. Ale niestety jest pod ukosem, jestem pod ukosem. 7, 4, 3, 2. Dobra, już tam raczej nie strzelam, ale my też nie strzelimy. Dogrywka. Teraz twoja kolej. No, teraz musimy strzelić im dobrego gola. Ej, uważaj! Nie zostawiaj bramki wolnej. Nie! Nie. Ajajaj. O nie. No, oni żerują na naszym po prostu, wiesz. Dawaj rewanż z nimi, no to serio. Uważam, że oni są... No prawie jeszcze mi trochę brakuje do 12 levelu. Zagramy jeszcze jedno. A Takzo opuścił grę. Takzo. Mamy dwa głosy za rewanżem. Gotowy. Playboy nie jest gotowy. O, gotowy jest. Jesteś, ale... O, jest. Ani razu ich nie pokonaliśmy, a byliśmy tak blisko, już dogrywka była. Byliśmy tak blisko. Serio? Że aż mogłem go dobry mecz. Pomimo, że przegraliśmy, to jednak to był dobry mecz, ale... Byliśmy tak blisko, że aż widziałem Olka potajemnie grającego w Rocket League'a i ogrywającego nas. W mojej głowie oczywiście. Teraz przyszedł do nas Jen Piperes. Ciekawe, czy jest taką pipą, czy może jest dobrym graczem. Jen Piperes. Dziękuję. Co to było? Pipa. Niezła pipa. Weź to. Jedź te zielone. No weź, no nie. Jane Piperes. Dobra, chyba mamy większe szanse, czy nie? Czy nie? Myślisz, że mamy? No, czy... Wiesz, on ma bota w drużynie, więc myślę, że póki nie przyszedł to jakiś sensowny gracz. Skąd wiesz? Aha. O nie! Prawie Rainmaker.
Tworzyciel deszczu. Krochę. Krochę ich jest. Jen Piperes, wybita piłka. Jen Piperes. No, ty uważaj, bo Jen Piperes tam strzeli. John, Jen Piperes. Może tak powinieneś. Jen Piperes. Jen Piperes. Jen Piperes. Uważaj. To zrobiłem coś takiego dziwnego. Oj. Nie no, kurde, musiałeś się znaleźć akurat na mojej linii. Zobacz, co się stało. Ja mogę 30 tysięcy. Mnie to śmieszy, bo tak akurat, ale dobra. Ma gracza nowego. To niedobrze. Popoid. O, dobra, będzie. Jest, brawo. Udało ci się. Zbiliśmy też pionę. Ze środka najlepiej. Najlepiej ze środka. Zwłaszcza jak oni się nie ruszają do piłki. Strzelić, bo jak się rusza, no to jest ciężko. Tak. Jej. Patrzcie, on się nie rusza do piłki. No weź, mam. Strzelę mu gola. Albo i nie. Kurde! Nie, po co to... Oj. Chciałem to... Nie chciałem tego wybijać, tylko chciałem to wbić. No, wiem. Oj. Ale gdzieś? Tu... Chciałem to wbić. Ale postawię nową. Brawo. O. Brawo. Dziękuję. Widziałeś to? Patrzcie. To jest taki strzał prosto w niego, on myślał, że to obroni. Spokojnie. Już chyba nie mogę. Jen Piperes. Jen Piperes. Popoip. Tak. Mogę mieć maksymalnie 3. Oj. Ale dobrze, prowadzimy. Ciekawe na jak długo. Jen Piperes. Oby już do końca meczu. Więc ja spamuję tym całym. To jest najlepsze? Dostałem imponującą obronę. No dobrze. O, strzelaj gola. Strzelaj teraz. No nie. No nie. O Jezus Maria. Dobra. I ty, oni w ogóle nie atakują nas jak przy piłce. O, udało ci się? O, wow. Brawo. Wow. Ale go. Jeszcze od słupka wpadł. No. Dobra, chyba mamy szansę, nie? Nie. Myślę, że mamy. Jump Piperes. Niewątpliwie. Mamy tutaj szansę. Nie, no dobra. Nam się zaraz przeje to stwierdzenie. Ujujujujuj, to było niebezpiecznie. Tutaj. Ej, patrzcie, co on robi tam. Popoid. Ej, weź. Strzelaj. Oni grają z nami? Nie wiem. Ale ja się cieszę, bo możemy wygrać w końcu. I przejść do innej gry, w której może będziemy lepiej grali. Oj, oj, oj. Ej, uważaj, nie chwalniam przed... No, mamy tylko jedną bramkę przewagi. Nie chwal, a mówili nie chwal. No cóż, no, mówili. Mówili. Ale dobra, teraz... Oni się nie ruszą do piłki, więc ja strzelę, patrzcie, bo teraz jest na wprost. Albo ja. Ty strzelisz? Okej. O, udało ci się. Jest. Artysta. Asysta znaczy się. Znowu to słyszę. Artysta. A, tu. O, Popoid wyszedł z gry. O, to niedobrze. Rage'ował. Jest zamiast tego Alanek S. Gwiezdny Wojownik. Kurde. Co on zrobił? Jak on się tak przeteleportował? Ja myślę, że mało. No ping duży. Zobacz sobie na jego ping. A nie, Jan Piperes ma większy. Jan Piperes ma 164 pingu. Ej, zabierz. Zabawne. No to jest na ścianie. Dobrze. Ale Alanek wygląda na dobrego. Więc może twoja? Lepiej. I takie wchodzą te balony. Oj. Może lepiej utrzymajmy to wygraną. Jump Piperes, dobra. Lecimy. Dobra, Alanek S. Jump Piperes. Dwóch niebieskich jakichś.
A kojarzysz tą scenę? Z tego, z... No, z... Z czego? Z tej takiej fajnej... Z Dnia Świra? Z Dnia Świra, właśnie. Planuję zaspamować tymi Superman. No, ale jak którą scenę? Tom z tym... Na końcu była taka scena z panią. Pamiętasz? Taką panią? I on tam mówił, że to ten, że oni ciągle akcentują na pierwszą sylabę te wszystko. Czy na drugą sylabę. Tak, ale to nie na końcu, to jakoś w środku było. A, no w środku, no to w środku. Ale to i tak był ten sen, ta ostatnia jakby, ostatni wątek tego filmu. Ten sen na plaży. Ten sen na plaży. Aha, no, tak, no. No, tam mówił o tym, że... Przepraszam. Asysta, no. Może będzie... Ej, uważaj, bo mówię tylko jedno... Nie, udało się. Muszę... Uważaj! Nie! Znowu będzie dogrywka zawsze i znowu musimy przegramy. Tracić zwycięstwo w ostatnich sekundach. No cóż, taki mamy teammate. Teammate, nie wiem co to, ale dobra, taki mamy team już. Cóż, teammate taki ma, taką mamy taktykę beznadziejną. Słyszę tam Olka, jak ponoć strzela, czyli gra w Rocket League'a. Jakiś się nad nami pojawi, który nam włączy. No nie, Rocket League'a. A w co gra? Chyba w Bloons Tower Defense. Dogrywka, proszę państwa. Teraz twoja kolej. Głupie, mogliśmy to wygrać, ale... Liczę na ciebie. Dobrze. A no gra w te Teams Balloon coś. Z Embialem pewnie, nie? Z Embialem gra. No chyba tak, pewnie z Embialem. Nie! No! Miałem to obronić. Zobacz. Prawie bym to obronił, gdyby mi wyżej podskoczył samochód. Widzisz? Widziałeś to? Cześć, co mi opuszczono grupę? Halo? Cześć. Dobra. Słychać mnie? Tak, słyszę cię. No nie, bo mi chyba aż z tego z emocji... Ping coś ci skacze. Ja wrócam do menu głównego. Bo... Nie. Wylosujmy jakiś prostszy team, dobra? Taki... Oni byli prości. Jumpy Perez już był prosty. Ale jeszcze raz, żeby to nie było za proste, ale to żeby było proste, ale nie za proste. Dobra? Wylosuj jeszcze raz. Czekaj, ale czemu mnie wywaliło? Ja wyszedłem. Czemu nie jestem z tobą? Aha. Co się stało? Coś? Nie mogę wyjść z meczu? Gdyby te nie usuwały te, to ja bym miał już tutaj całe te skrzynki, trzy zapełnione. Widzisz. Dobra, czekaj, usłysz grupę. Nie, bo ja muszę... Dobra, akceptuję, okej. No to dawaj. Dwójeczki czy dwójeczki? Jesteś. Dwójeczki. No, musimy coś wygrać ale, razem. No. Ale dobrze, że mam już 12 level. Wbiłem w końcu. 12. Brawo. Dziękuję. Tak. Na chwilę. Iron Monkey. Nata. Gramy z jakimś Natanem. O, to ze mną. Ja mam multikonto i ja jestem takim prosem i takim tryhardem, że tutaj sobie, wiesz, gram na multikoncie jeszcze. Kurde, no nie. Ej, no co mnie kopiujesz? Ja go będę zabijał, bo on mnie kopiuje po prostu. Wszystko jest z tej trzeciej. Nie sądzisz? Teraz idzie do dwóch. Jego powinienem blokować? Powinienem? Czy bardziej Irona? Myślę, że ten Iron jest dobry. Więc może jego spróbuj. Może nie. Może Natana. By Natana dojechać. O! O, dobra. A on mnie dojeżdża. Kurde, widzisz?
Wiesz, co to jest w ogóle za gra? Porąbana jakaś. Weź tych na dole. Weź tych na dole. Jeszcze nawet mają plasterek. To ładne. Wszystkie mają plasterek. Zły mu się czepia. Ja nie wiem. Dobra, jedziesz. Przynajmniej byłeś w jeździe. Ej. Już masz. Uważaj, uważaj. O, cholera. A ja potrzebuję 14 tysięcy. No. Dobrze, że się usunąłem z linii strzału. No, widziałeś, jakbyś to zablokował, to... Widziałeś to? Byłoby źle. To? Widziałeś to? No, było blisko. Oj. Ale refleks. A tak w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Ja o, świetnie. Mam strzelać w ten zielony. Nie wiem, gdzie jest ta piłka. Chyba tu. O, jest. Dobra. Widzisz? I reszta. Aj. Ajajaj. Ojoj. Ja, co się dzieje z tym drugim? Nie wiem, chyba... A tam jest, na bramce. O, dobra, teraz idzie, się pojawił. Idzie ich kolejna szmara. Uaktywnił. Zwykłe balony widziałem. No serio, nie trafiłem. Wow. Lekkie opóźnienia. Teraz spróbuj. Serio? Nie trafiłeś. Już. Jesteś. Uff. Dobra, już myślałem, że samobuja. Nathan coś mi strasznie zaszedł za skórę. Wiesz? Strasznie mi zaszedł za skórę. Nie dość, że mnie kopiuje, to jeszcze mnie denerwuje. Tym, że... Uważaj, nie! Niedobrze. Nie! Nie! Chciałem obronić, prawie bym to obronił. Gdzieś to? Gdzieś, co ja zrobiłem? Ale i tak wystrafiła. Starałem się przynajmniej. Zawsze trzeba, wiesz, od boku podchodzić takie piłki. Jak lecą na twoje bramkę, to najlepiej od boku. O! No. Dziękujemy. O. Brawo. Zawsze odrabiamy straty. No. Tak, ale... zawsze. Zauważ, że nie prowadzimy. Co? W tamtym meczu prowadziliśmy przez cały mecz i oczywiście straciliśmy prowadzenie w ostatnich 15 sekundach. I później w dogrywce przegraliśmy. Ale tak średnio na rundę. Kurczę, nie, co ja zrobiłem? Dobrze, że nie trafił. No. Dobrze, że ja nie trafiłem. Gdyby tak leciały te zwykłe balony, te szmara ich, to byśmy mieli o wiele więcej. Ale sobie przez przypadek miałem zły klawisz i przez to się zamiast kopnąć piłkę, to sobie nie wjechałem w piłkę. No. Ale co jest to zielone? O Jezus. Wszyscy skoczyliśmy. Nie obronił. Nie. Ej, wszyscy skoczyliśmy i nie trafiliśmy. To jest jakaś klątwa, że nie możemy wyjść na prowadzenie. Teraz nam będzie psuły akcję. Dobra. Nie. Nie. I zaraz przegramy, bo jakiś niebieski nam wejdzie do bazy. Dokładnie, Olek. Ej, wiesz, czego się nauczyłem? I nagle będzie puf. Tak, czego? O, brawo. Brawo, może brawo, to wygramy. Super. Jest szansa. Jest szansa. Na pewno jest szansa. Ale musimy zachować koncentrację do końca. Staram się zachować. A czego się nauczyłeś? Że można piłkę tak dowalać. W sensie od boku i samochód ci leci za nią. Wtedy. Za piłką, znaczy się. Tak? No. O. Gdzieś dowaliłem temu gościowi. Weź te zielone.
Nie, nie trafiłem se. Oj, sorry. No to do ciebie. Kurde. Kurde, było blisko. Ale dobra, dobra, jest dobrze. Serio. One jeszcze chyba tutaj zakręcają. Myśmy tego nie oddali. Nie. Nie. No tak. Ej, szybko. Dobra. Plastyry. Nie. Dobrze. Dobrze. Jest. Udało ci się jeszcze. Dobrze. Dobić dobrze. To. 10 sekund. No nie można oddawać tych emocji. Za bardzo. Bardzo nie mogę. Zagrajmy w jakąś grę. Taką wiesz. Taką spokojną. Spokojną. No można, można. Już awcze. 10 sekund do końca. Dobrze. Jest. Wygrana. Tak czy siak, czy ja już. Dotknięcia piłki. 21 dotknięcia piłki. Widzisz. Ty też się umyj. I wyjdź do mnie. Jaki słaby wynik. Tak. Jest dobrze. No tak, jest dobrze. Tylko 5, nie mogę. Dobra, wyjadę z gry. Zaraz możemy w coś pograć innego. Nie podbieram. Jakie gry masz? Zaraz zobaczymy. Jezus, ale ja muszę zamknąć drzwi. Sorry? Dobra, zaraz wracam. Oj, dzisiejszego dnia to chyba będzie dobry film, znaczy dobry stream. Wiesz? Oj, poszedł sobie. Czemu wyciszony mikrofon? Nie wiem. Pamiętacie Paper You? Pamiętacie? Nie? To jest zajebista gra. Oglądamy coś tam? Oglądamy, dobra. Ja oglądam sobie, będę oglądał w sumie. To za chwilę wam wyciszę tutaj audio. Ja sobie pooglądam to w sumie. A dobra, bo mam rozdwojenie jaźni, sorry, bo oglądałem streama przez chwilę. Tutaj, mojego. Ja to sobie zobaczę. Zobaczę sobie jeszcze mojego streama. I... Powiem ci, że bardzo nie... Że CSGO jest bardzo niezoptymalizowany na mój procesor. CSGO, bo mam tylko 300 FPS-ów. Tak, mam ją. Zaktualizuj, dobra.
zaktualizowałem Counter Strike'a. Może kiedyś dodadzą wsparcie dla mojego procesora. Powinienem mieć ponad 1000 FPS-ów. Możemy. A w ogóle zagraj w Unturned, czy zagraj w Vihold Battle A Anti-Cheat? No. No. No tak. Co? No dobrze, dobrze. Jakieś tu gry polecamy. O Jezus, zapomniałem odciszyć cię. Wiesz? Zapomniałem, sorry. Sorry, nie słyszałem, tak? Nie słyszeli cię w ogóle. Ja to słyszałem. Jaką grę reklamujemy? Przypomnij. Bloons TD Battles, powiesz. Bo no, Unturned może kiedy indziej zagramy czasu. Ale w Bloons znam tą grę. Znasz, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 10 sekund. Czy 20. Niewątpliwie dobrze. To małpki, po prostu małpki. Chcę jakąś wodę przynieść do picia, więc poczekaj tutaj. Dobra, no to powiedz, jak będziesz gotowy. No, wróciłem ogólnie. Ogólnie to wróciłem. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem. Jest fala 117, mam rangę 50. Wbiłem na ten 20 rang. Pamiętasz stare JJ? No, ej. Co jest stare? JJ. Wiem na tej rozgrywce. Tak, 20. Tak, to dobrze, że jesteś. No, jestem właśnie tutaj. Już jestem. Już jestem. No, pamiętam, jak się używało. Wow. No, pamiętam były stare czasy. To były czasy Skype'a. Skype'a. No. Czy w sensie TeamSpeak'a i Skype'a? Zanie tylko na stanie ten moment, no, pamiętam, nie będę chciał co inwestować. Używałem. A Discord to z którego roku aplikacja? W ogóle wpiszę. Godzinę. Nie wiem dlaczego. Discord. To jest aplikacja z 2015. Ej, na Discordzie mi już pisze, że gram w tą grę od 6 godzin. Ja myślę, że już... Ja mówię o Discordzie, on też mówi o Discordzie. Co? O, on też mówi o Discordzie, Olek. Owszem. Serwer nieaktywny. Poczekaj, napiszę do niego. Jak pan Olu się gra. Jak tam Olu się gra? Jeszcze mogę. Dobrze, ciekawe czy odpiszę. No, pojawiłeś. Wątpisz. Nie, bo on teraz gra, jest wciągnięty w jakąś rozgrywkę. Nagle taka cała sala. Nie Dobra. Wiem, czy odpisz. No to tak nie dużo, no to tylko troszeczkę jest. No. Tylko nasłuchiwać. Ale dobra, pobrałeś Bloons TD Battles? No. Właśnie mi się instaluje
Microsoft Voucher Redist Package. Package. Tutaj sobie przybliżę ten mikrofon trochę. O, dobra, jest, mam grę. Ała, jaka muzyka beznadziejna, Jezus. Muszę to wyłączyć, sorry. Ała, ała, ała. No, 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 no. Ała, ała. Aj, aj, aj. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, ta muzyka. Moje uszy nie ucierpiały na tej muzyce tak długo. Czekaj, sorry, że za te dźwięki. A muszę sobie ustawić ten mikrofon w końcu. Dobra. Dobra, ja odpalam gruncy. No, nie jest. Teraz... Jestem czymś. Co jest ta muzyka? Co? Teraz się rozłamuje. Czy co? Czekaj, muszę wyciszyć. Że co? Że jak? Nic nie robi. Że straszna jest ta muzyka. Czekaj, muszę. Nie słyszę cię teraz. Zupełnie cię nie słyszę. Oj. Coś się stało. Ej, ile tego jest? Musisz wyjaśnić. Nie słyszę cię, więc. To chyba koniec, nie. Ha? Nie słyszysz mnie? Jeszcze poczekaj. Znaczy, nie chodzi o to, w sensie, ty tam coś mówisz, ja wiem, że coś mówisz, ale mam muzykę, kurczę, na maksa w tej grze. Czekaj. Ustawienia. O, nie, słyszy i tak. Dobra, ustawienia musi kliknąć. O, udało się? Tak, udało się. Wyłączyłem tę muzykę. A mówisz, że jest słaba? No głośna jest, no. Głośna jest. Też się zgadza. Właśnie głośna jest. A ty masz Discorda przyciszonego, nie? Trochę. Nic nie będzie. Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Ale dobra. No. Co ty na to? Social play? No. Czyli to było? Play with friends, tak. Play with friends. Create battle. Card battles. Custom club. Muszę przejść tutorial. Aha, musisz tutorial przejść. Chyba, nie wiem. Okej. Dobra. Okej. Weź strzelaj w te zielone te na górze. Okej. Dobra. Co trzeba tym? Okej. Myślałem, że te najstarsze, które już wchodzą. Są to nowe. Okej. The card battles. A właśnie, tutaj masz deck. I możesz sobie tworzyć. Swój deck. Niebieskie nam wchodzą. Dobra, to się mają. O tak siedzę. O. Zaraz będą niebieskie. Dobra. Już są niebieskie. Okej. No dobrze, już za chwilę. Czekaj. Która jest? 22. 22. Nie jest tak źle. No, to jak tam? O, bo 5000 masz. Myślałem, że masz 30. Ja się wydzieram. Jesteś gotów? Nie, bo jeszcze ten przechodzę. Jeszcze przechodzę, wiesz. Ta runda to będzie 120. Co? Co jest? Czekaj, ty jaki ty masz nick w tej grze? Dobra. Nie, to jest to nie na 24. Okej. Przyszło ci coś? No. Zapraszam. Weź dołącz.
Zapraszasz mnie do gry, poczekaj, bo jeszcze muszę jedną rzecz dokończyć. Oj. No jest taka mapa wojskowa. Offside. Dobra. Zagrajmy szybko rundkę. Jestem. Dobra. Kujcz. Dobra jest. Wiesz co? Czemu odrzuciłeś? Odrzuciłem? No. A, przepraszam. Daj, wyszli ci jeszcze raz. Przyszło ci? Kliknąłem. Tak, przyszło mi. Ciśnij Shift Tab, aby odpowiedzieć. Zagraj w grę. Zaakceptowano zaproszenie, zaakceptowałem zaproszenie. Twój przeciwnik odrzucił. Co? Odrzuciłeś. Co tam masz do kliknięcia? Odrzuciłeś. Tak. Mi pisze, no. Zaakceptowano zaproszenie. Czemu? Jak mi daliśmy? Znowu? No. Nic mi na razie nie przyszło. Your opponent declined the match invite. O jesteś. To co? To? Może jutro zagram, co? No zagrajmy dzisiaj, no. 19. Zobaczymy, czy uda się w ogóle. Ja wpiję. Ile wpiłeś? Your opponent declined. Poczekaj, stworzę nową grę. 39, nie. Może jeszcze raz muszę. Coś się nie. Poczekaj. Coś się zepsuło. Ja miałem 30, a teraz mam 51. Social play. Play with friends. Create 21 battle. 21 rank. Pierwszy. Card battle. Ja nie mogę. Enter battle. Invite. No. I challenge. No, z challenge'owałem. Udało się. Coś się zmieniło. Coś się działo. Jak? Sync in. I am 16 years older. I arch my Facebook. A nie, dobra, bo ja chciałem się. Steam. Dobra. Udało się? No. Nic mi nie przyszło. In battle. Pokazujemy, że jesteś in battle. Challenge. O. Czy to ty? Czy to ty jesteś ten player? Tak. Nie, nie wiem. Dołączyłeś do jakiejś gry? No, z tobą. Jesteś ze mną, tak? Jestem z tobą. I ty jesteś player, tak? Tak, ready jestem. Znaczy nie jestem. Dobra. A. Teraz ci się zaczyna gra, tak? Nie. No. Dobra. No dobrze. Jak w to się gra? Jak to się gra? A, dobra, bo mam trzy małpki. No musisz ten, najpierw... ustawić sobie wieżyczkę, tam masz karty, na dole masz karty. A. Ej, bo ci HP spada. Karty masz. Nie położyłem tych przeciągnąć. Przeciągnąć musisz te karty. Musisz przeciągnąć te karty i ustawić sobie wieżyczki. Nie mogę tych kart przeciągać. Ej. No jak nie możesz? Możesz. Przeciągnij je na pole gry. Na dole masz karty, ale musicie być stać. Bo tam zauważ, że... Aha, bo ja przyciągam nie na to pole w ogóle.
No ty jesteś po prawej, ty jesteś po prawej. No Jezus Maria, serio. I ci balony te. Wchodzą, jestem debilem, Jezus Maria. Dobra, jeszcze raz zrobimy tutaj. O. 10, 11, 12. O, to zbiło. Czyli coś się. O. Czekaj.